Cześć wszystkim. W dzisiejszym materiale znowu o dronach. Jednak tym razem chciałbym pomówić o dronach nie naszej rodzimej produkcji, a o dronach, z którymi potencjalnie możemy mieć do czynienia, czyli o rosyjskich dronach Orion. Zapraszam do oglądania i komentowania. Rosja jest, jakby nie patrzeć, mocarstwem. Nie ekonomicznym, ale z całą pewnością wojskowym. W związku z tym musi ona stale unowocześniać, modernizować i rozwijać armię, aby status mocarstwa utrzymać. Jeśli coś można powiedzieć z całą pewnością, to to, że ostatnie 20-30 lat przyniosło znaczne, jeśli nie skokowe zwiększenie wartości dronów, czy ogólnie mówiąc zdalnie sterowanych maszyn na polu bitwy. I w tej dziedzinie ciężko powiedzieć, że Rosja przespała ten czas, ale zdecydowanie zaspała. Jednak ostatnimi laty stara się stanowczo nadrobić te braki i w związku z tym podjęła się ona projektowaniem całego szeregu dronów, zarówno klasy mini, jak i dronów, które można określić dronami strategicznymi. W tym materiale pomówimy o rosyjskim dronie Orion 1. Jest to dron klasy Male i można śmiało go nazwać odpowiednikiem amerykańskiego Predatora. Orion 1 powstał w ramach programu badawczego Bezzałogowy System Średniego Zasięgu Indo-Chodziec w spółce Kronstadt należącej do grupy kapitałowej o tej samej nazwie z siedzibą w Sankt Petersburgu. Z założenia miał być to system rozpoznawczo-uderzeniowy. I mówię tu z założenia, ponieważ Rosjanie stawiają tu bardzo duży nacisk na zdolności uderzeniowe. Możliwości Oriona przedstawiają się następująco. Długotrwałość lotu do 24 godzin na pułapie maksymalnym 7,5 tysiąca metrów. Maksymalna prędkość lotu to 200 km na godzinę, a zasięg sterowania bezpośredniego wynosi 250 km. Z retranslatorem jest to 300 km. Dodatkowo opracowywana jest również wersja z sterowaniem satelitarnym, przy którym zasięg byłby praktycznie nieograniczony. Płatowiec zbudowano w klasycznym dla bezzałogowców tej klasy układzie średniopłatu z usterzeniem motylkowym i śmigłem pchającym. Rozpiętość skrzydeł wynosi 16 metrów, a długość kadłuba 8 metrów. Co ciekawe, prototypy Orionów wyposażone były w silniki tłokowe Rotax 914 o mocy 115 koni mechanicznych, ale samoloty seryjne będą już napędzane rodzimymi silnikami APD-115T, również o mocy 115 koni mechanicznych, które zostały opracowane przez spółkę Morin Form System AGAT i Centralny Instytut Silników Lotniczych. Silnik ten napędza dwupłatowe śmigło pchające o średnicy prawie 2 metrów, a maszyna wykorzystuje trójpunktowe podwozie z kołem przednim, które jest składane w locie. Orion posiada maksymalną masę startową 1000 kg i udźwig użyteczny o masie 200 kg. W przedniej części umieszczona jest głowica optoelektroniczna MOES, wyposażona w kamerę termowizyjną, dwie telewizyjne wraz z zoomem, dalmierz laserowy i laserowy wskaźnik celów. Maszyna posiada również dwa pylony uzbrojenia pod kadłubem i po dwa pylony pod każdym ze skrzydeł. Właśnie, jeśli chodzi o uzbrojenie. Część z niego jest stale opracowywana i udoskonalana, a informacje o nim są dość trudno dostępne i często sprzeczne. Z całą pewnością można stwierdzić, że podstawowym i dedykowanym dronom bojowym rozwiązaniem są bomby KAB-20. Powstała jako uzbrojenie dla bezzałogowców. I całkowita masa to 21 kg, z czego ładunek wybuchowy stanowi 7 kg. Głowica odłamkowo-burząca ma dość niewielkie pole rażenia, a bomba posiada zapalnik zbliżeniowy i kilka różnych wariantów naprowadzania, w tym satelitarno-inercyjny, termiczny i laserowy. A podczas wystaw militarnych dron prezentował się z podwieszonymi 6 tego typu bombami. Dodatkowo z Orionem zintegrowano specjalnie opracowywane dla bezzałogowców rakiety kierowane CH-50 o masie 50 kg i kalibrze 180 mm. Przy czym nie ma pewności co do sposobu naprowadzania tych rakiet na cel. Ale przy tym kalibrze można zastosować zarówno naprowadzanie termiczne, laserowe, jak i satelitarne. To tyle, jeśli chodzi o informacje pewne i potwierdzone. Jednak z informacji niepewnych pojawiają się doniesienia o prowadzonych jesienią tego roku testach i strzelaniach, podczas których Orion strzelał ze zmodyfikowanego pocisku Wichr. Jeśli te doniesienia mają pokrycie w prawdzie, to są one dość niepokojące, ponieważ z tymi rakietami zdolność tego drona do likwidacji ciężko opancerzonych pojazdów byłaby naprawdę niepokojąca. Obecnie wojska Federacji Rosyjskiej mają około 30 egzemplarzy, które stale testują, zarówno poligonowo, jak i bojowo, ponieważ Oriony zostały wykorzystane choćby w Syrii,
do obserwacji lotów. Co ciekawe, był również przypadek, gdy w wyniku awarii dron Orion rozbił się na ogródkach działkowych w pobliżu Razania. Wracał z wykonywanych testów na pobliskie lotnisko, a w wyniku rozbicia się doszło do całkowitego zniszczenia maszyny. To tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy interesują Was inne programy rosyjskich bezzałogowców i powiedzcie, co myślicie o Orionie w komentarzach. Od razu uprzedzam, wszystkie komentarze czytam i w miarę możliwości odpowiadam. Również na zaległe komentarze w niedługim czasie powinienem odpowiedzieć. A jeśli się podobało, zachęcam do obejrzenia również innych materiałów na moim kanale. Trzymajcie się!